Dlaczego łeb podnosi? Czy coś słyszy? Na pożyczonych z prawdy czterech nóżkach wsparta. Spod moich palców uchem strzyże. Cisza. Ten wyraz też szeleści po papierze i rozgarnia spowodowane słowem las i gałęzie. Znajdujemy się dzisiaj w Bibliotece Publicznej w Piławie Górnej. Dzisiejsze wydarzenie to zaduszki literackie, które cyklicznie organizujemy właśnie w tym czasie. W tym roku bohaterką będzie Wisława Szymborska, która jest patronką roku 2023. Tę imprezę przygotowaliśmy wraz z uczniami Szkoły Podstawowej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej, wraz oczywiście z nauczycielkami, z paniami z biblioteki. Oraz prace plastyczne przygotowały dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Piławie Górnej. Zwykle razem staramy się zorganizować tą imprezę. Łączy pokolenia, łączy różne instytucje i bardzo się cieszymy, że właśnie na tym wydarzeniu już któryś raz z kolei spotykamy się właśnie z tymi uczestnikami. Oczywiście gościmy również dzisiaj mieszkańców Piławy Górnej, naszych wiernych, stałych czytelników. Promocja poezji, tak jak wspomniałam, Wisława Szymborska jest patronką roku 2023. Poezja dla młodzieży w ostatnim czasie ma nową odsłonę dzięki działalności, dzięki twórczości naszej młodej piosenkarki Sanach. I bardzo się cieszę, że młodzież odnajduje w poezji coś, co w jej duszy gra. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz do ściany. To róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się zła godzina z niepotrzebnym nieroszlękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody. Odróżnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody.